Johnny Walker pyta, czy są albo czy szykują się jakieś badania używania marihuany do celów leczniczych. Są w Izraelu na przykład. Izrael tutaj wiedzie prym, jeśli chodzi o badanie w tym zakresie. W Polsce jest ten problem, że łaskawie z woli narodu nam urzędujący możnowładcy twierdzą, że marihuana nie ma żadnych właściwości medycznych, więc w Polsce jako tako no, nie da się prowadzić takich badań, bo marihuana zdaniem 460 posłów nie ma właściwości medycznych. Natomiast rzeczywiście pytanie nie jest bezzasadne z tego względu, że właściwie praktycznie w całej Europie już można się leczyć marihuaną. I to nie tylko, bo to jest grząski grunt, nie tylko syntetycznymi kanabinolami, czy tam marinolem na przykład, czy sativexem, który już jest, marinol to jest jeden wyizolowany składnik aktywny konopi, który jest dostępny na przykład w Niemczech jako tabletka. Natomiast no, oczywiście on przeszedł pełne badania kliniczne jako lek dopuszczony do obrotu i tak dalej, natomiast wyniki były dużo gorsze niż w przypadku suszu, ponieważ susz to jest kompozycja kilkudziesięciu składników aktywnych, są różne odmiany, które pomagają na różne choroby, zależy czy mówimy na przykład o stwardnieniu rozsianym, o bólach spastycznych, gdzie bardziej chodzi o, no jakby są inne właściwości tej marihuany, które pomagają takim osobom, niż w przypadku na przykład terapii bólu. Jeszcze co innego w przypadku chemioterapii, niwelowania nudności czy stymulowania apetytu. To są zupełnie różne działania, różne środki są na to potrzebne. W Holandii został dopuszczony lek pod nazwą Bedrocan i kilka innych podobnych nazwach. I to jest normalny susz. To jest pudełeczku ładnie zapakowany, dostępny w aptece. Susz konopi indyjskich, czyli potocznie zwana marihuana. Ona ma dokładnie znane stężenie składników aktywnych i tak samo jak marinol, jako lek przeszedł pełne badania kliniczne. On jest dopuszczony wprawdzie tam, znaczy przeszedł badania pod kątem określonych chorób. Jest jeszcze wiele przed nami tak naprawdę, jeśli chodzi o badania w tym zakresie, żeby zobaczyć na jakie choroby, jak najlepiej pomagać. Dużo tej wiedzy na razie jest takiej trochę, takie błądzenie we mgle, tak? Ale cała medycyna tak wygląda. Tak naprawdę to nie jest tak, że jest czarno na białym coś, tylko po prostu coś się podaje, pomaga, no i idzie się w tym kierunku. Także to są jeszcze lata badań, natomiast no, z absolutnym skandalem jest to, że państwo te badania zatrzymuje, jakoś ogranicza możliwość rozwoju w tym zakresie. No właśnie tutaj internauci pytali, czy jest jakaś szansa, czy jakaś możliwość na właśnie takie naukowe zbadanie skutków no właśnie legalizacji marihuany, czy właśnie tych skutków medycznych w polskim rządzie. Jeżeli tak, to dlaczego w polskim rządzie takiej woli po prostu nie ma takiego całościowego przyjrzenia się sprawie? Bardzo złożone pytanie, czy istnieją naukowe metody zbadania efektów legalizacji? Nie. Można modele budować jakieś i one są tworzone, natomiast no, zbadać to są nauki społeczne, to się bada niestety laboratoriami, są społeczeństwa. Więc owszem, bada się to w tej chwili na mieszkańcach stanu Colorado i stanu Washington. Jeśli chodzi o te efekty medyczne, no to przed chwilą o tym rozmawialiśmy, natomiast jeśli chodzi o naszych szanownych parlamentarzystów, to problem leży gdzie indziej. Myśmy organizowali kilka spotkań w Sejmie z autorytetami w tej dziedzinie, z profesorem Krajewskim, z doktorem Balickim. Ostatnio przyjechał do nas gość ze Stanów Zjednoczonych. To jest policjant, komendant policji w mieście Seattle, czyli w stolicy stanu Waszyngton, który właśnie wprowadza legalizację marihuany. On jest przykładem zresztą tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy. On jest przeciwnikiem marihuany, który jest zwolennikiem legalizacji marihuany, ponieważ widział, jak jego ludzie tracą czas, marnują po prostu pieniądze podatników na ściganie ludzi. No i dlaczego o tym mówię? Mieliśmy nadzieję, że posłowie jako ludzie praworządni i tak dalej, i szanujący majestat organów państwowych, przyjdą, posłuchają tego człowieka i
poza posłami Twojego ruchu nie pojawił się nikt. To samo było na poprzednich spotkaniach. Oni wiedzą lepiej. To nie jest to, że ich można przekonać czymś. Myśmy wysyłali Polska Sieć Polityki Narkotykowej i co chwilę bombarduje rzeczowymi, naukowymi jakimiś przykładami. Open Society Institute wydaje takie broszurki, które w sposób zwięzły, ale jednocześnie rzeczowy pokazują Portugalię, pokazują Holandię, Czechy, Szwajcarię, żeby pokazać nawet nie modele teoretyczne, tylko pokazać, słuchajcie, no w Portugalii zrobili tak i mają lepiej niż u nas. Nawet jeżeli ktoś jest przeciwnikiem narkotyków, to ustawa ma w nazwie o przeciwdziałaniu narkomanii, czyli jej celem jest zmniejszenie uzależnień, jakby przeciwdziałanie uzależnień, a nie przeciwdziałanie rekreacyjnemu zażywaniu. Ta ustawa kompletnie nie wyszła, znaczy nie spełniła swojego celu. Więc owszem, pokazujemy parlamentarzystom, że jeżeli pójdziecie inną drogą, to ten cel, no nigdy się go w 100% nie spełni, tak? Ale jakoś będziemy bliżej. Nie, w ogóle nic nie dociera. Niestety ideologizacja jest taka, że oni wiedzą lepiej, to jest zło, to jest szatan, a alkohol to samo dobro i to tradycja nasza narodowa, trzeba ją chronić. Po prostu, no, poziom dyskusji jest zerowy.